Rewolucja z Ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Rozmowy fundamentalne, dalszy rozmów fundamentalnych, ciąg dalszy. Naszym gościem jest Piotr Skwieciński, publicysta, współpracownik Dziennika Rzeczpospolita, były prezes Polskiej Agencji Prasowej. No właśnie, wracamy do tego 1983 roku. To jest końcówka stanu wojennego. Papież zdecydował się przyjechać do Polski, co rzeczywiście było dyskutowane, bo oznaczało to jeszcze nie był koniec stanu wojennego. Ten stan wojenny jeszcze trwał. Znaczy formalnie już nie trwał. Formalnie to on trwał do 13 grudnia 1982 roku i został zawieszony. Tak, no ale tylko zawieszony, a nie zakończony. I część środowisk także opozycyjnych, ale także część publicystów zachodnich mówiła wprost, że to jest jakaś forma legalizacji Jaruzelskiego. Na ile to... Powiedział pan, że państwo dyskutowali na ten temat. Jakie tam były opinie wyrażane? Czy papież był surowo oceniany, czy też raczej próbowano szukać jakiegoś wyjaśnienia? No raczej próbowano szukać wyjaśnienia, aczkolwiek takie opinie też były. Ja chyba tutaj nie będę niedyskretny, jeśli powiem, że taką opinię w wersji dość ostrej momentami reprezentował mój przyjaciel ówczesny i obecny Piotr Zaremba, no w tej chwili wybitny publicysta polityczny, który bardzo krytykował tą decyzję o pielgrzymce i w ogóle był bardzo krytyczny wobec różnych rzeczy, które hierarchia kościelna wówczas robiła, czyli to przede wszystkim wobec prymasa Glempa, ale również momentami wobec Ojca Świętego. I to były opinie, znowuż, to były opinie dyskutowane i mające pełne prawo obywatelstwa, ale nie większościowe. Znaczy większość wiązała z pielgrzymkami nadzieje, różne nadzieje. Większe nadzieje, takie niemal, no to się wiązało oczywiście z tą pielgrzymką 83 roku. To niektórzy się spodziewali wręcz, że ona, tak jak pielgrzymka 79 roku spowodowała solidarność, tak ta spowoduje też coś. Wybuch społeczny spowoduje. Papież bardzo się starał, żeby nie wywołała. No, papież bardzo się starał, żeby nie wywołała. Pielgrzymka 87 roku natomiast już mniejsze nadzieje wywoływała. I też mniejsze skutki, moim zdaniem przyniosła. Bo to już było w momencie zdecydowanego słabnięcia opozycji. Ona krótko potem zaczęła się odbudowywać, no ale tego jeszcze w 87 roku, w czerwcu, czy który to był miesiąc, nie pamiętam, to trudno było przewidzieć. A na ile dla działalności NZS-u, w której też pan brał udział, miało to nauczanie, ten element, Ja nawet myślę, że to często nie chodziło o nauczanie, często chodziło o samą postać, czy o samą obecność. Na ile to miało znaczenie dla waszej działalności w niezależnym zrzeszeniu studentów? Miało i to niejako podwójnie. To znaczy, tu już mówimy o właśnie 87-88 roku i to jest już nowa epoka, inna epoka. To już są w jakiejś części inni ludzie, też młodsi, co ważne, bo bardzo szybka zmiana pokoleniowa, czyli ludzie, którzy w okresie stanu wojennego nie mieli jak ja lat 18, tylko mieli jakieś takie kilkanaście, 15, 14, 15 powiedzmy sobie, czyli inaczej to wszystko przeżywali to miało jakby podwójną rolę. Bo z jednej strony, mówiąc o NZS-ie, z jednej strony było tak, że część NZS-u, tego jeszcze podziemnego, przyjęła, i tu wpływ Jana Pawła II jest oczywiście bezdyskusyjny, jakiś właśnie bardzo mocno katolicki, taki narodowy i w jakimś tam sensie tego słowa znaczeniu prawicowy punkt widzenia. I tu pamiętam, na przykład było takie oświadczenie władz NZS-u podziemnego jeszcze, dosyć dramatycznie się zaczynające, mianowicie wtedy szeroko dyskutowałem, zaczynające się od słów polskie akademiki spływają krwią. To było oświadczenie antyaborcyjne. I to jest coś, czego nie sposób sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek, nie wiem, Studencki Komitet Solidarności, czy coś takiego wydał 10 lat wcześniej, prawda? To znaczy, tutaj nastąpiła dość fundamentalna zmiana. Z drugiej strony też, ponieważ dzieje się to już po kilku latach tego, co przedtem nazwałem zachłyśnięciem się Kościołem, katolicyzmem, też rodzą się już tendencje kontestatorskie wobec tego. To przede wszystkim kontestowało się starych liderów Solidarności z Wałęsą na czele, ale już pojawia się taka fala sprzeciwu wobec tego narodowego katolicyzmu, tak mówiąc ogólnie, katolicyzmu solidarnościowego, tego, co z jakiejś tam perspektywy można było uznać za taką opozycyjną poprawność polityczną ówczesną. To w jakiejś mierze miało miejsce w NZS-ie, bardziej, że tak powiem, na lewo od NZS-u, ale to się też środowiska przeplatały personalnie. No, pamiętam, że taką efemerydę na przykład było... Jakiś anarchiści stworzyli wtedy taki ruch, który się nazywał ruch Tfetfa. A Tfetfa to było takie dosyć szydercze od tej pieśni z Kościoła Świętego, jakże długo cierpienie Tfetfa. Tak. Ruch Tfetfa. Czy odpowiedzią na to jakiejś innej grupki tego rodzaju było stworzenie grupy Panda, to od Panda siłę swojemu ludowi. No to było szydercze. Oczywiście. To były obrzeża, i znowuż, to były obrzeża tego ruchu opozycyjnego, obrzeża NZS-u, ale właśnie to było wtedy nowością. Bo to było na odbiciu od tych lat tegoż, kiedy bardzo celebrowano to, że Kościół, Solidarność, naród, papież, jedność i tak dalej. To już była taka, właśnie, czy to była już taka zapowiedź czegoś, co później miało miejsce bardzo mocno, takiej zimnej wojny religijnej, a momentami gorącej wojny religijnej. Wojny właśnie z tym mitem w gruncie rzeczy. On był bardzo pozytywny, ten mit, bo on wiele rzeczy zmienił, ale mitem jedności duchowej, religijnej i ideowej Polski. Czy już wtedy można było to, znaczy jak gdyby, nie chcę powiedzieć przewidzieć, ale zobaczyć początki tego, co po 1989 roku się rozkręciło? Tego, co się stanie po 1989 roku, jak to będzie wyglądało, to nie wiem, chyba nikt nie przewidział, ja w każdym razie na pewno nie. Natomiast miałem wtedy poczucie, że te nowe ruchy młodzieżowe, że one, no właśnie, po pierwsze, że są nowe i że wyznaczają coś, co będzie w przyszłości, co niekoniecznie musi zwyciężyć, ale że to jest pewna nowość. To się oczywiście też widziało w kontekście tam szeregu innych inicjatyw, już często o innym charakterze politycznym, bo trzeba pamiętać, że to jest czas, kiedy w ogóle tak raczkowało takie to pokolenie tej młodej opozycji, prawda, która nie chciała iść pod komendę dawnych liderów. To były jakieś tam partyjki polityczne, jakieś innego rodzaju ugrupowania, które miały różne spojrzenia na te sprawy, natomiast w tym też mieściła się jakaś cząstka tej kontestacji katolicyzmu, o której mówił. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Piotr Skwieciński, publicysta, były szef, prezes Polskiej Agencji, były szef PAP-u, a także obecnie współpracownik Rzeczpospolitej, jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami. I wracamy do naszej rozmowy. Ja bym przeskoczył znowu kilka lat. Jest 1989 rok. Zaczyna się wielka debata na temat przyszłości Polski. Ona oczywiście, powiedziałbym, jest częściowo kontrolowana, tak można powiedzieć, bo pewne decyzje zapadają poza tą debatą. Zapada decyzja o zmianie trybu wyborczego w trakcie wyborów, zapada decyzja o wyborze na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, czyli człowieka, który wcześniej był dyktatorem, używając terminów bardziej jednoznacznych. Wicepremierem, czy premierem, a później wicepremierem jest Czesław Kiszczak. Ginął jeszcze księża cały czas i to po okrągłym stole, no, dwóch, ale ginął. No ale zmiany się rozpoczynają i w te zmiany bardzo silnie wchodzi taki element kontestujący ten element religijny. To z obu stron ta kontestacja jest bardzo silna, tak bym powiedział. Z jednej strony Kościół zaczyna odrzucać coś, co się nazywało lewicą laicką i to bardzo jednoznacznie wraca do takiego języka Także kardynała Wyszyńskiego, który miał duży dystans do tych środowisk. Z drugiej strony te środowiska zaczynają dość ostro... zaczynają mówić o obawie odrodzenia się takiego endekoidalnego, czy endeckiego katolicyzmu antysemickiego sprzed wojny. Pan wywodzi się ze środowisk laickich, no tak pan przynajmniej sobie mówił, a jednocześnie w tej debacie można odnieść wrażenie, był pan po zupełnie innej stronie. Dlaczego? No dlatego, że w międzyczasie zmieniłem poglądy, mówiąc najkrócej. To znaczy jeszcze przed stanem wojennym przyjąłem chrzest i wtedy, mówimy już w tym momencie o tam przełomie lat 80., 90., początku lat 90., nie bardzo zdecydowanie, ale no dość zdecydowanie znajdowałem się już po stronie no tej katolicko-konserwatywnej, czy raczej odwrotnie, konserwatywno-katolickiej, dlatego, że to zaangażowanie u mnie pierwotne było wtedy raczej zaangażowanie konserwatywne, rozumiane w sensie obrony pewnego kształtu społeczeństwa tradycyjnego. Zaangażowanie religijne było tutaj wtórne. Znaczy wierzyłem jakoś, natomiast to nie jest tak, że z tej wiary wynikały moje postawy polityczne, którym dawałem wyraz w publicystyce i w innego rodzaju działalności. No, najkrócej mówiąc, byłem po tej stronie już. Jak pan odbierał 91 rok, tą pielgrzymkę w 91 roku? Bo dla mnie to jest, no, pomijam fakt, że to była pierwsza pielgrzymka, którą przeżyłem w pełni świadomie, jako no, nie osoba dorosła jeszcze, ale no, 16-latek. To trochę tak, jak pan przeżywał pielgrzymkę w 79 roku. Ale dla mnie była to pielgrzymka, w której papież jak gdyby zakończył proces nauczania Polaków i przedstawił im projekt polityczny, czy metapolityczny, żeby użyć takiego mocnego terminu. I ten projekt został odrzucony. W zasadzie to była jedyna pielgrzymka, która została tak mocno oprotestowana i tak mocno skrytykowana. Jak się czyta zapiski z tego okresu, to trudno sobie wyobrazić, żeby w 97 roku ci sami ludzie napisali to tym samym językiem. Dokładnie. Ja pamiętam dobrze tą pielgrzymkę. Ja ją już relacjonowałem jako reporter Życia Warszawy, więc jeździłem po Polsce. I miałem bardzo podobne wrażenia. Ono się najbardziej, to wrażenie miałem w Kielcach, gdzie była msza i o ile sobie dobrze przypominam, właśnie na tej mszy papież mówił bardzo zdecydowanie, bardzo twardo o rozmaitych zjawiskach społecznych, o aborcji między innymi, która tutaj była wzmiankowana. Pamiętam, lunął deszcz. I pamiętam, były tam takie sektory, taki sektor jakiś wipowsko-intelektualny, coś takiego i pamiętam tych ludzi, tych już nie powiem dokładnie, kto to był. No generalnie byli to intelektualiści, częściowo dziennikarze, chociaż nie był to całkowicie ten dziennikarski sektor ewakuujących się pod tym deszczem, znaczy uciekających. Ja tego użyłem jako metafory w tekście, który nie ukazał się w Warszawie, bo ówczesny redaktor naczelny uznał, że z tego. Ja napisałem wtedy taki tekst, w którym mówiłem o tym, jak to ta pielgrzymka oznacza jakiś dramatyczny rozbrat między papieżem a... no najkrócej mówiąc elitą intelektualną. Redaktor naczelny później jak się usprawiedliwiał, bo to były takie czasy, to bardziej partnerskie niż teraz, przede mną z tego, że tego nie puścił, to właśnie mówił, że może tak, ale z drugiej strony później było spotkanie u Świętego Krzyża w Warszawie i że to jednak nie jest do końca tak. No, mi się wydaje, że ja miałem więcej racji, bo rzeczywiście i to było tak przez wiele środowisk odbierane. Ja pamiętam, jako osoba pani bardzo dobra, zasłużona w Solidarności, która też przeżywała ten okres i szczerze bardzo, i długo przeżywała ten okres zachłyśnięcia kościołem, katolicyzmem i tak dalej, jak po tych Kielcach właśnie mówiłam, jak tego słuchałam i tutaj tak byłam przyzwyczajona do przyjmowania tego papieża jako dobra, tutaj tego i nagle, że jemu się głos zmienił, że to jest teraz jakiś wściekły, zły, ona to podkreślała, starczy głos, który... No tak ta pani to przeżywała. Podkreślam, pani, która przedtem przeżywała zachłyśnięcie katolicyzmem. i papieżem. Skąd się wziął ten rozbrat? Czy to była kwestia zachłyśnięcia się wolnością, czy kwestia końca zachłyśnięcia się Kościołem, bo takie zachłyśnięcia emocjonalne zwykle nie trwają całe życie. Mhm. Trudno mi powiedzieć, natomiast z całą pewnością jest tak, że Kościół w latach generalnie komunizmu, w tym w latach 80., znaczy Kościół teoretycznie oczywiście mówił cały czas to samo, ale to samo można mówić w różny sposób i można mówić przede wszystkim z różną intensywnością. Otóż pewne elementy nauczania kościelnego cały czas obecne w tym nauczaniu w okresie komunizmu były, no nie powiedział, gdybym powiedział schowane, to bym przesadzał, ale nie były eksponowane jakoś nadmiernie. Ale aborcja akurat nie była taką kwestią. Aborcja nie była, oczywiście. Natomiast było subiektywne wrażenie takie w latach 70. i 80., że było subiektywne wrażenie, że Kościół jest bardziej otwarty. Bardziej otwarty, że to nauczanie nie jest takie konkretne, a że nawet nie zgadzając się z nim, można w tym kościele jakoś tam się znajdować. Skąd to się brało, nie wiem. No to jest temat dla jakichś badań. Natomiast z całą pewnością, jak pewne problemy stanęły po 90 roku, przestały być bardziej teoretyczne, no to też oczywiście Kościół zaczął mówić na pewne tematy może bardziej intensywnie. To nie jest wina Kościoła i to nie jest źle, że zaczął mówić bardziej intensywnie. Natomiast no, oczywiście też było to inaczej. Mógł też zacząć mówić, to jest bardzo ważne. Przypomnę, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, że w latach 80. jeszcze skazywano obrońców życia za używanie terminu zabójstwa na aborcję. Były procesy i oni byli skazywani. Nie były jakoś gigantyczne wyroki, ale były. Więc no, tutaj jakby można było zacząć robić w latach 90. czy mówić więcej. Co w takim razie się stało? Bo to jest tak, 91 rok, to jest rzeczywiście bardzo silne odrzucenie. Później mamy 95 rok, gdzie dla odmiany papież mówi bardzo gorzko. Jest taka pielgrzymka, w zasadzie nawet nie pielgrzymka, tylko odprysk pielgrzymki do Czech, gdzie papież mówi bardzo gorzko o wolności, znaczy, to jest strasznie gorzka wizyta. I potem mamy 97 rok, tylko 2 lata później, gdzie papież też nie mówi łagodnie. Jak się wczytać w te teksty, to one są także bardzo ostre, ale już reakcje mediów, reakcje klasy politycznej, reakcje opinii publicznej są inne. Ja pamiętam taki tekst Piotra Pacewicza, który kończył tą pielgrzymkę i on pisze tak, no papież w zasadzie mówi to samo, co biskupi, ale jakże inaczej mówi. Skupmy się na tym, jak on to mówi. Co takiego się stało w ciągu tych 6 lat, że opinia publiczna, że inaczej rzecz ujmując nie tyle opinia publiczna, co elity zdecydowały się nie iść na wojnę z papieżem, tylko raczej go oswoić, wciągnąć go w taką, wykastrować go z tego, co jest niewygodne, a zostawić to, co jest takim sympatycznym elementem, no, później można go nazwać kremówkowym. Znaczy zwróćmy uwagę, jakby po czym to następuje. Znaczy już wcześniej po tym okresie tego niesłychanie zażartego, gwałtownego, agresywnego sporu początku lat 90. o aborcję, ale nie tylko o aborcję. Religia w szkołach, konkordat, prawda? Nastąpiło jakieś takie obustronne wycofanie się. Obu stron. To znaczy, no i symbolem tego wycofania się było to, że ja pamiętam na przykład dokładnie, jak w ogniu walk o ustawę antyaborcyjną Gazeta Wyborcza, która zajmowała początkowo stanowisko niesłychanie, bardzo zdecydowanie w obronie tego, co oni nazywali prawem do wyboru, czyli aborcji na życzenie, mówiąc krótko. Bardzo było widać, że się utożsamia Gazeta Wyborcza z tą linią, z tymi komitetami obrony prawa do aborcji i z tym wszystkim. W pewnym momencie, w trakcie tego wszystkiego zrewidowała linię, częściowo. Nastąpiło jej złagodzenie, przejście na ton bardziej beznamiętnego relacjonowania politycznych faktów, Nastąpiła tam jakaś decyzja taka. Jeszcze w trakcie tego konfliktu. Później konkordat i bardzo wyraźnie w pewnym momencie nastąpiło obustronne zmęczenie konfliktem i jakieś uświadomienie sobie, że może się więcej na tym traci jednak, niż zyskuje. Nie wiem, ale w każdym razie to było bardzo wyraźnie. I teraz pielgrzymka papieska w 1997 roku to jest już, następuje w momencie, w którym jest już po paru latach tego zawieszenia broni. To oczywiście wpływa na to oczywiście wpływa na rzeczywistość. No a druga sprawa to jest też taka, że 1997 rok to jest też już prawie 4 lata rządów SLD, 2 lata rządów Aleksandra Kwaśniewskiego, nie można od tego stricte politycznego wątku moim zdaniem abstrahować, no bo ileżby tutaj tego odprężenia nie było, no to zawsze się czuło, że Kościół, że papież jest po drugiej stronie. No te słowa Jana Pawła II, jak pielgrzymka jakaś AWS-u się pojawia, to jeszcze przed wyborami oczywiście w Watykanie, tam Solidarność, tak trzymać i nie odpuszczać. Bardzo, bardzo, bardzo ważne były. Więc tutaj też ten element polityczny moim zdaniem odegrał rolę, aczkolwiek oczywiście znacznie mniejszą niż poprzednio, to znaczy niż przy pielgrzymce tam 79 roku i w okresie Solidarności. Ale ile można powiedzieć, że to jest już, kończąc naszą rozmowę, że to jest powrót do takiej pierwotnej linii Adama Michnika, czy jego środowiska. To zresztą nie on wymyślił tą linię. Można powiedzieć, że on akurat w tej kwestii, jakby się o to nie oburzał, jest spadkobiercą Romana Dmowskiego. Nastąpiło takie uświadomienie sobie, że jeśli chce się zmieniać Polskę, to lepiej mieć Kościół taki, jak się chce, żeby był po swojej stronie. Roman Dmowski jako osoba także niewierząca w zasadzie przez całe swoje świadome życie, rok przed śmiercią przystąpił do sakramentów. To o nim wiadomo, nigdy wcześniej poza dzieciństwem nie przystępował do sakramentów. Też mówił, chcemy zmieniać Polskę, chcemy, żeby ona była inna, no to musimy zmienić Kościół, tak żeby Kościół go zmieniał. I środowisko Gazety Wyborczej, żeby nie mówić o samym redaktorze naczelnym, też jakoś prezentowało taką linię. To znaczy, zawsze chodziło o prezentowanie takiego kościoła, jaki nam jest bliższy. To w latach wczesnych 90-tych był Hans King, nieustająco tam, czy Eugen Drevermann, no już w tej chwili były ksiądz, ale wtedy jeszcze ksiądz jak najbardziej. Nawet już były katolik, bo na urodziny wystąpił z kościoła katolickiego, żeby sobie prezent zrobić, Drevermann. A później stwierdzono, Jan Paweł II jest lepszy jako taki reprezentant naszego kościoła. My go sobie tam przykroimy odpowiednio, ale jest lepszy, bo są w nim także elementy, które są nam bliskie. Znaczy to niewątpliwie nie jest tak, że Jan Paweł II jest taką postacią, której jest łatwo włożyć w szczeliny polityczne. To znaczy on dla prawicy też bywał niewygodny, tak bym powiedział. No tak, to w książce Farciarz Andrzeja Chorubały jest taka bardzo fajna dyskusja, kiedy główny bohater odbywa rozmowę z 2 czy 3 intelektualistami katolickimi, zadając im pytanie, co jest najważniejsze w nauczaniu papieża, i uzyskuje krańcowo odmienne odpowiedzi i każda z nich jest prawdziwa, prawda? Czy tam twarda walka z grzechem, czy też proszenie wszystkich o przebaczenie, mówiąc tak najkrócej. Oczywiście ten element takiego myślenia o tym, że oswoimy, przykroimy i że lepiej z przyczyn strategicznych i taktycznych nie wchodzić tutaj w zwarcie, tylko właśnie jakoś otorbić, to oczywiście po tamtej stronie Gazety Wyborczej to był ważny element, bez wątpienia. Aczkolwiek byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział jeszcze o 2 innych elementach. To znaczy, po pierwsze, to ci ludzie też przeżywali... Pochodzili też w ogromnej większości z tych środowisk laickich, ale którzy też przeżywali te fale 80 roku, też pamiętali wybór papieża, pamiętali pielgrzymki, pamiętali bramę stoczni. I nie byłoby moim zdaniem uczciwe, gdyby powiedzieć, że oni to traktowali czysto taktycznie. Moim zdaniem coś w ich duszy też, czy przynajmniej dużej ich części, mówiło im, po prostu, że przy takim podejściu do papieża czuli się osobiście lepiej, sympatyczniej, prawda? No to jest jedna rzecz, a druga rzecz No też powiem tak, im człowiek jest starszy, tym więcej myśli o śmierci, a im więcej myśli o śmierci, tym większą ma skłonność oczywiście do jakiegoś tam przyjmowania i przeżywania religii, czy przynajmniej dopuszczenia tego, że ten fenomen może mieć coś wspólnego z rzeczywistością, prawda? W 1997 roku ci ludzie, jak wszyscy, byli też już o te parę lat starsi, prawda? I myślę, że to też jakiś element, też to jest to jakiś element tej zmiany. Piotr Skwieciński, publicysta, były szef Polskiej Agencji Prasowej, obecnie współpracownik Rzeczpospolitej, a wcześniej opozycjonista, historyk, był moim i Państwa gościem. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję Państwu. Do usłyszenia, mówi Państwu Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.